10 października, Ilona Wróblewska-Czarnocka, witam serdecznie, zapraszam na Teledzień, w którym powiemy. Prezydent Andrzej Duda do Bełchatowa w niedzielę nie przyjedzie. Były prezydent miasta Marek Chrzanowski pisze list do obecnej prezydent Marioli Czechowskiej z prośbą o pozostawienie po sobie porządku. 30 tez Koalicji Obywatelskiej. Plus przedstawił 5 filarów dla powiatu. Uwielbienie w ogrodach Pana. Przyjęci do społeczności przedszkolnej. Jutro na stadionie mecz Polska-Macedonia. Dobry start Brezyny w Porto. Marta Dudek walczy o kolejny kontrakt. Prezydent Andrzej Duda do Bełchatowa w niedzielę nie przyjedzie. Czy mimo to główne uroczystości stulecia odzyskania niepodległości odbędą się na tydzień przed wyborami? Jeszcze pod koniec września prezydent miasta Bełchatowa zapewniała, że do wizyty prezydenta RP w Bełchatowie 14 października dojdzie. Dlatego niezbędne prace wraz z zamontowaniem postumentu Piłsudskiego zostały przyspieszone. Tymczasem wiemy, że w zaplanowanym terminie 14 października para prezydencka przebywać będzie w Watykanie. Trudno by w tym samym czasie głowa państwa mogła być w Bełchatowie. Zapytaliśmy w magistracie, czy w związku z tym uroczystości, które w całym kraju obchodzone będą 11 listopada, w Bełchatowie zorganizowane zostaną jednak 14 października. Ze zdawkowej informacji zwrotnej wynika jedynie, że planowane uroczystości zorganizowane zostaną w innym terminie, o którym Urząd Miasta dopiero poinformuje. Były prezydent miasta Marek Chrzanowski pisze list do obecnej prezydent Marioli Czechowskiej z prośbą o pozostawienie po sobie porządku i doprowadzenie miasta przynajmniej do takiego stanu, w jakim zastała Bełchatów, obejmując stanowisko. Pozwólcie, że jako były prezydent miasta w przeddzień wyborów samorządowych skieruję list otwarty do pani prezydent Marioli Czechowskiej. Nie startuję w wyborach jako kandydat na prezydenta, w związku z tym pozwoliłem sobie napisać kilka słów do ustępującego prezydenta miasta. A ponieważ jest to list, więc go po prostu przeczytam. List otwarty do ustępującej prezydent miasta Bełchatowa Marioli Czechowskiej. Szanowna Pani, zbliża się koniec kadencji, na którą mieszkańcy Bełchatowa swoimi wyborczymi głosami powierzyli Pani sprawy miasta i prawo zasiadania w fotelu prezydenta Bełchatowa. Jako mieszkaniec naszego Bełchatowa, jako wyborca, jako aktywny polityk samorządowy, ale jednocześnie nie ubiegający się o funkcję prezydenta Bełchatowa, zwracam się do Pani z apelem. Proszę posprzątać miasto i doprowadzić jego tereny publiczne do stanu przynajmniej takiego, jakie zastała Pani, gdy przejmowała w 2014 roku sprawy miasta z moich rąk. Czy będzie dane sprawować Pani funkcję prezydenta miasta Bełchatowa? O tym zdecydują wyborcy. Ja osobiście krytycznie oceniam Pani prezydenturę i uważam, że zmarnowała Pani ten czas. Póki co, tak jak w hotelu, gdzie przebywamy tylko czasowo, gdy się kończy doba hotelowa, staramy się doprowadzić pokój do stanu, w jakim go zastaliśmy i oddać klucze. Niewykluczone wszak, że do niego kiedyś wrócimy. A stan, w jakim zostanie pokój, serwis sprzątający, świadczy wyłącznie o nas. Dlatego proszę wykosić okrutnie zarośnięte trawniki w mieście. Posprzątać walające się po ulicach i chodnikach uschnięte liście. Wyjąć z ronda uschniętą choinkę ze światełkami świątecznymi. Proszę przygotować Bełchatów na święto demokracji, na dzień wyborów. Przynajmniej na koniec niech to jakoś wygląda. Z poważaniem, Marek Chrzanowski, prezydent Bełchatowa w latach 2002-2014. Dziękuję bardzo. Koalicja Obywatelska przymocowała wczoraj symbolicznie do magistratu dokument, na którym spisano 30 tez. Są to zobowiązania, z którymi koalicja idzie do wyborów. Jak zapowiada Koalicja Obywatelska, te 30 postulatów to zobowiązania, z których w razie wygranej chcą być rozliczani. Na ich realizację dają sobie 5 lat. Dobra, fajnie.
Podczas briefingu przedstawiono ostatnich 8 postulatów. Dotyczą one edukacji i opieki nad dziećmi, począwszy od żłobka, propozycji mieszkaniowych dotyczących ochrony zdrowia, częściowej refundacji procedury in vitro, edukacji seksualnej oraz szczepień ochronnych przeciwko HPV dziewczynek od 12 roku życia. Były również postulaty dotyczące opieki nad osobami starszymi i systemem wspomagającego rodziny opiekującymi się osobami niesamodzielnymi i w podeszłym wieku. Chodzi o dobre skoordynowanie pracy nauczycieli, wymagań rodziców oraz potrzeb dzieci, które jest kluczem do sukcesu w edukacji. Na to składa się kilka elementów, o których teraz chcielibyśmy powiedzieć. Pierwszy element jest to obiad za 1 zł dla każdego ucznia. W tej chwili dzieci muszą płacić abonamenty w szkołach, jeżeli chcą zjeść ciepły posiłek. My chcemy wprowadzić opłatę 1 zł za jeden obiad dla jednego ucznia. Mamy już wstępne kalkulacje kosztów i uważamy, że jest to do osiągnięcia w ramach budżetu naszego miasta. Często jest tak, że obowiązki służbowe niestety zmuszają nas do zrezygnowania na przykład z wyjazdu rodzinnego w okresie ferii zimowych, wakacji. Dlatego też chcielibyśmy zapewnić dzieciom w wieku szkolnym opiekę i zorganizowaną zabawę podczas ferii czy wakacji. Należy się bardzo dokładnie przyglądać ofercie, jaką dają młodym rodzicom, młodym mamom żłobki, czy miejskie, czy żłobki prywatne w mieście, tak by nie było możliwości takiej, że braknie miejsc dla dzieci w tych żłobkach. Chodzi nam o to, żebyśmy zapewnili możliwość rodzicom, młodym mamom do szybkiego powrotu do pracy. Starając się zrefundować koszty badania, ta refundacja by wyglądała mniej więcej od 6 do 8 tysięcy na jedną parę, czy na jeden cykl badania. Jest to sporo, ponieważ badanie polega na tym, że, znaczy cała procedura polega na tym, że jest to przegadanie pacjentki hormonalne, pobranie komórek, zapłodnienie i implantacja. I to wszystko kosztuje mniej więcej 10 tysięcy w tej chwili. 8 tysięcy czy 6-8 tysięcy byłaby to kwota stosunkowo duża. Wśród nas są ludzie, którzy się starzeją, którzy są chorzy, starzy, niedołężni, wymagający całodobowej opieki. Wiecie, państwowa opieka praktycznie nie istnieje. Opieka w domach prywatnych, opieki jest poza zasięgiem finansowym normalnej rodziny. Zresztą jest to dla mnie, uważam, zupełnie ostateczność, bo każdy z nas chciałby mieszkać we własnym domu, żyć we własnym otoczeniu. I te rodziny praktycznie, które opiekują się tymi chorymi, niedomężnymi ludźmi, są właściwie pozostawione same sobie w tej chwili. Proponujemy stworzenie w ramach uprawnień miasta takiego miejsca, żeby ci opiekunowie, stali opiekunowie tych osób niedołężnych, mogli uzyskać pomoc. Pomoc prawną, pomoc w wypełnianiu najróżniejszych formalności i różnych dokumentów, które są potrzebne, ale przede wszystkim pomoc w znalezieniu osoby opiekującej się okresowo, czasowo tą osobą, po to tą chorą osobą. Jak zapowiedziała Koalicja Obywatelska, była to ostatnia programowa konferencja prasowa. Komitet Wyborczy Wyborców Plusa podczas konferencji przedstawił 5 filarów dla powiatu. Pierwszy z nich dotyczy gospodarki. Jak podkreślali zebrani, najbliższa kadencja to duża szansa dla powiatu, ale też i odpowiedzialność. Ta odpowiedzialność to przede wszystkim inicjowanie zjawisk w obszarze gospodarczym. Chciałbym podkreślić jeden ten aspekt dotyczący zbudowania w Bełchatowie i w powiecie bełchatowskim bełchatowskiego klastra energii. To przedsięwzięcie innowacyjne, ale nie nowe. W wielu miastach, w wielu powiatach w Polsce tego rodzaju przedsięwzięcia już funkcjonują. Bełchatowski Klaster Energii to organizacyjne stowarzyszenie, które będzie zgromadzić zarówno osoby prawne, przedsiębiorców, jak również osoby fizyczne, które w wielu przypadkach będą nie tylko odbiorcami energii elektrycznej, ale również i producentami.
Widzimy, jak rozwija się energetyka odnawialna, ile fotowoltaiki jest na naszych posesjach, ile fotowoltaiki inwestują przedsiębiorcy. To wszystko może stanowić pewien potencjał, jeżeli chodzi o produkcję energii elektrycznej. Drugim filarem jest edukacja dostosowana do potrzeb rynku pracy i zainteresowań młodzieży. Powiat stawia przede wszystkim na szkoły branżowe. W dużym stopniu wysiłki samorządu powiatowego są skierowane na rozwój młodzieży. Sieć szkół ponadgimnazjalnych, placówek oświatowych, którymi zarządza powiat, edukuje całą młodzież powiatu bełchatowskiego i radni Plusa deklarują, że będą w oparciu o innowacyjne metody, nowoczesne technologie podnosić poziom nauczania ponadgimnazjalnego. Jak również będziemy doskonalić współpracę z pracodawcami w zakresie szkolnictwa zawodowego, branżowego, gdyż tutaj powiat też ma tutaj dokonania w tym zakresie. Ale chciałem również powiedzieć, że docenimy pracę dyrektorów, nauczycieli i chciałbym korzystać z okazji, bo jesteśmy w przeddniu Dnia Edukacji Narodowej, złożyć wszystkim bełchatowskim nauczycielom w imieniu Plusa najserdeczniejsze życzenia i podziękowania za ich ciężką pracę, którą nie da się wykonywać bez zaangażowania. Wspomniałem o rozwoju młodzieży i chciałem powiedzieć, że Plus istnieje 17 lat już. Plus powstał ze współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi. Dlatego jesteśmy wierni idei rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i deklarujemy, że dwukrotnie zwiększymy kwotę na wsparcie dla organizacji pozarządowych. Ta kwota jest na stałym poziomie od wielu lat i ona już jest niewystarczająca, dlatego że dużo organizacji przybyło, dużo przybyło klubów sportowych, dużo organizacji działających w sferze kultury, w sferze pomocy społecznej, w sferze turystyki i ta kwota jest niewystarczająca, dlatego deklarujemy, że tą kwotę zwiększymy. Ekologia i zielona moc to kolejny filar dla powiatu. Powiat bełchatowski już od wielu, wielu lat kładzie bardzo duży nacisk na edukację ekologiczną. Chociażby ostatnio, kilka dni temu, akcja Drzewko za makulaturę, wcześniej piknik ekologiczny, więc tych działań proekologicznych nastawionych na edukację ekologiczną jest bardzo dużo. My natomiast oczywiście deklarujemy, że te działania będziemy kontynuowali, ale chcielibyśmy je poszerzyć o promowanie, o wspieranie podmiotów, organizacji, które takie działania proekologiczne by podejmowały. Więc nasza taka deklaracja brzmi, kontynuujemy tą proekologiczną działalność powiatu, ale poszerzamy ją właśnie o wsparcie dla organizacji i podmiotów, które taką proekologiczną działalność będą prowadziły. Kolejny punkt to ścieżki rowerowe. Szanowni Państwo, chcielibyśmy rozbudować ścieżki rowerowe na terenie powiatu bełchatowskiego. Na pewno chcielibyśmy pociągnąć ścieżkę rowerową od Słoku do kopalni elektrowni i zamknąć pętlę wokół Bełchatowa, tworząc ścieżkę od Grocholic do Binkowa. Te dwie inwestycje na pewno w wydatny sposób powiększyłyby bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Jak Państwo na pewno wiecie, bardzo wielu rowerzystów dojeżdża do pracy na kopalnię, na elektrownię i taka inwestycja na pewno spotkałaby się z bardzo pozytywnym odzewem uczestników ruchu drogowego. I oczywiście to, co już się dzieje, ale chcielibyśmy to kontynuować, to są realizacje inwestycji z tak zwanych zielonych funduszy, czyli generalnie mówiąc współpraca z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Plus ma również propozycje dotyczące pomocy dla potrzebujących. Przede wszystkim będziemy starać się podnieść standardy opieki i pracy w domach pomocy społecznej prowadzonych przez powiat, a więc DPS Bełchatów i DPS Zabłoty. Następne nasze działanie to pomoc osobom i rodzinom, które opierają się na działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. I wreszcie wsparcie dla Ośrodka Interwencyjno-Socjalizacyjnego w Bełchatowie, dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łękawie oraz dla Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej. Mamy nadzieję, że starczy nam sił wytrwałości, aby to zadanie realizować. Ostatni filar dotyczy bezpieczeństwa. Jeżeli mówimy o bezpieczeństwie, to nie możemy zapominać o tym, że klucz pieniędzy z budżetu powiatu jest wydawanych na inwestycje drogowe. My ten bezpieczny powiat chcemy budować w oparciu o powiatowy
program drogowy. Chcemy na początku kadencji opracować taki program wspólnie z włodarzami naszych powiatowych gmin, tak aby opracować plan i harmonogram prac na wszystkich drogach powiatowych w trakcie całej kadencji, a także i w trakcie lat wybiegających poza tą pięcioletnią kadencję. Oczywiście gwarantujemy współpracę w zakresie poprawy i utrzymania bezpieczeństwa z Komendą Powiatową Policji, Komendą Państwowej Straży Pożarnej. Deklarujemy zwiększenie środków dla ochotniczych straży pożarnych, ponieważ mijająca kadencja to czas zmniejszenia środków dla ochotników. Chcemy, aby ten stan, który był przed rokiem 2014, czyli duże wsparcie powiatu bohatowskiego dla ochotniczych straży pożarnej, został przywrócony. I oczywiście ostatni punkt z naszego tego bezpiecznego powiatu to współpraca i wsparcie dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie, tak aby mieszkańcy powiatu mogli w dobrych warunkach i pod dobrą opieką się leczyć. 14 października w 42 krajach odbędzie się Europejski Dzień Kina Artystycznego. Organizatorami tego wydarzenia w Europie jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Kin Arthouse'owych przy wsparciu Europe Cinema, w Polsce sieć kin studyjnych i lokalnych działających przy Filmotece Narodowej, Instytucie Audiowizualnym. Europejski Dzień Kina Artystycznego ma udowodnić, że miejsca te są ważne nie tylko pod względem szerzenia kultury, ale i z funkcji społecznych. W Bełchatowskim Kinie Kultura 14 października wyświetlony zostanie film Dogman. Jest to włoski kandydat do Oscara. Dotąd został laureatem między innymi festiwalu w Cannes, gdzie otrzymał Złotą Palmę w kategorii Najlepszy aktor dla Marcello Fonte oraz nagrodę specjalną Psią Palmę dla wszystkich psów. Projekcja filmu zaplanowana jest na godzinę 15:30. Bilety w cenie 10 zł do nabycia w kasie MCK. W miniony weekend w ogrodach parafii przy ulicy Kościuszki zorganizowano wyjątkowe muzyczne wydarzenie i choć zewnętrznie przybrało ono sceniczną formę koncertu, to jego celem była wspólna modlitwa. Koncert uwielbienia poprowadzili muzycy z Bełchatowskiego Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Chrześcijańskiej Syjon. Jako zespół muzyczny Syjon właściwie spotykamy się już od pewnego czasu, właściwie dość dłuższego czasu. Przez długi okres posługiwaliśmy na mszach młodzieżowych w parafii na osiedlu dolnośląskim, ale od pewnego czasu postanowiliśmy naszą działalność rozszerzyć na większą skalę i wówczas pojawiła się inicjatywa zorganizowania koncertu uwielbienia pod nazwą Ogrody Pana. To wydarzenie ma na celu upamiętnić trzy wyjątkowe rocznice, które przeżywamy w tym roku. To jest 125-lecie istnienia parafii tutejszej, właśnie parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Druga okazja to jest 125-lecie pielgrzymowania Bełchatowian na Jasną Górę. No i trzecia, myślę, że ta najważniejsza rocznica, która dotyczy nas wszystkich, najbardziej Polaków, to jest 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. I właśnie postanowiliśmy zorganizować taki koncert, podczas którego będziemy mogli wychwalać Pana Boga za wszystkie łaski związane też z tymi wydarzeniami. Mieszkańcy Bełchatowa i okolic w minioną sobotę zebrali się, by wspólnie poprzez muzyczną modlitwę uczcić wartości chrześcijańskie.
mamy część utworów sprawdzonych już właśnie z przeszłości, z naszych poprzednich posług, czy to w parafii, czy to na innych wydarzeniach. Przede wszystkim piosenki uwielbieniowe, skoro koncert uwielbienia to piosenki uwielbieniowe, w które każdy może aktywnie się włączyć swoim śpiewem czy pokazywaniem gestów. Ten koncert był elementem wprowadzającym do kolejnego ważnego wydarzenia, które stowarzyszenie zaplanowało na przyszły rok. Mogłoby się wydawać, że to już jest dość duże wydarzenie, aczkolwiek nie chcielibyśmy na tym poprzestać. Mamy właśnie w planie jeszcze większy koncert uwielbienia, który byłby rozszerzony już na skalę archidiecezji łódzkiej. Na tą chwilę już możemy też powiedzieć na kilka miesięcy przed tym wydarzeniem, które jest zaplanowane mniej więcej na połowę czerwca przyszłego roku. Mamy już teraz zgodę i błogosławieństwo księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia, metropolity łódzkiego, oraz też patronat pani prezydent miasta Bełchatowa, pani Marioli Czechowskiej. Więc już ważne osobistości poniekąd zaangażowały się w to wydarzenie. My też chcemy jak najwięcej osób do tego wydarzenia właśnie zaprosić. Też inne zespoły, które mogłyby tutaj wystąpić, osoby, które mogłyby podzielić się z nami jakimiś ciekawymi świadectwami. Więc przede wszystkim no, czeka nas bardzo dużo pracy, ale lubimy sobie stawiać wysokie cele. Ważna uroczystość, szczególna dla tych, którzy rozpoczęli przygody z edukacją. Z kamerą wczoraj odwiedziliśmy przedszkole samorządowe numer 5. Tam też zorganizowano pasowanie na przedszkolaka. Rozpoczęcie edukacji w przedszkolu to wielkie przeżycie zarówno dla dziecka, jak i rodziców. Ale ta uroczystość to także bardzo ważne wydarzenie w życiu przedszkola. Uroczystość pasowania na przedszkolaka jest bardzo ważna. Przede wszystkim tak, dla całego przedszkola, dla nauczycieli, dla dzieci i dla rodziców. Właśnie te dzieci, które dzisiaj będą pasowane, zaczęły edukację przedszkolną od 1 września. Wdrożyły się już właśnie w życie przedszkola i przez takie pasowanie chcemy ich włączyć w poczet naszej grupy. Dzisiaj dzieci będą pasowane na przedszkolaka, a z uwagi na nasz profil ekologiczny będziemy mieli gościa z nadleśnictwa, który pasuje ich również na przyjaciela przyrody. Przygotowania do wydarzenia trwały od początku roku szkolnego. Nauczycielki zapoznawały i wdrażały swoich podopiecznych do pełnienia różnych obowiązków wynikających z faktu rozpoczęcia nauki. Przedszkolaki przed pasowaniem wystąpiły w programie artystycznym. Jak widać, dzieci z wielkim zaangażowaniem i starannością przygotowały się do tego dnia. Po części artystycznej przedszkolaki złożyły ślubowanie. Życzymy powodzenia i sukcesów. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Bełchatowie zaprasza na wyjątkową wystawę pod tytułem Misteria i Przypowieści. Autorką prac jest Maria Kuźma-Dolata, malarka, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych imienia Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Obecna wystawa jest nowym etapem w dorobku artystki. Ostatecznie zamyka cykl o tematyce ikonograficznej. Jest też wprowadzeniem do następnego etapu oraz do nowej tematyki i formy obrazów o tematyce mistycznej, mitologicznej oraz o tajemnicy szeroko pojętej duchowości ludzkiej. Prace można oglądać do końca października w siedzibie głównej biblioteki przy ulicy Kościuszki.
Reprezentacja Polski do lat 19 rozegra mecz towarzyski na Stadionie Miejskim w Bełchatowie. Rywalem biało-czerwonych będą rówieśnicy z Macedonii. Wstęp na to widowisko będzie bezpłatny. By jednak wejść na obiekt, będzie wymagane okazanie bezpłatnej wejściówki, którą można otrzymać w siedzibie MCS-u, sekretariacie GKS-u i recepcji hali Energia. 11 października na Stadionie Miejskim odbędzie się mecz Polska-Macedonia mężczyzn. Będą to chłopcy do lat 19, niektórzy już z bardzo dobrych zachodnich klubów, więc myślę, że nie lada gratka. Staramy się, aby tutaj, czy to jest wiosna, czy to jest jesień, na naszym stadionie w Bełchatowie gościły reprezentacje Polski, czy to są dziewczyny, czy to są chłopcy. No wiadomo, że będzie ciężko tutaj ściągnąć pierwszą reprezentację Polski, ale te juniorskie zespoły tutaj z chęcią przyjeżdżają. Krzysztof Bryzyna, zawodnik Bełchatowskiego Towarzystwa Sportowego AS, ma za sobą kolejny start w turnieju międzynarodowym tenisa na wózkach. Tym razem rywalizował w Portugalii. Krzysztof Bryzyna w grze singlowej zakończył walkę na 1/8 finału, przegrywając z Portugalczykiem 3-6, 3-6. W deblu Bryzyna wystąpił w parze z Szymonem Nowickim. Duet Bryzyna-Nowicki dotarł do ćwierćfinału turnieju deblowego, ulegając 5-7, 4-6 z parą z Wielkiej Brytanii. Dużo się dzieje w ostatnim czasie, trochę wyjazdów. Ostatnio właśnie w Portugalii, w Porto, co prawda nie w ostatnim weekend, ale poprzedni. Występ w turnieju międzynarodowym rangi Futures. Z wyników takich godnych odnotowania to jest ćwierćfinał gry deblowej z kolegą z kadry narodowej Szymonem Nowickim. Singiel troszkę słabiej poszedł, ale też całkiem. Staram się utrzymać dalej swój ranking międzynarodowy. No i walczę o dalsze punkty. Przed bełchatowianinem kolejne wyzwanie w najbliższy weekend, turniej w Moskwie. Marta Dudek wzięła udział w przedostatnim już turnieju Tennis Ten Wilson Cup w Pszczynie. Dudek wystartowała w dwóch kategoriach, zielonej i pomarańczowej. W pierwszej kategorii wygrała wszystkie mecze, natomiast w kategorii pomarańczowej Marta przegrała dopiero w finale, zajmując bardzo dobre drugie miejsce. Co ważne, Marta obroniła pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej w obu kategoriach i już 25 listopada, kiedy to odbędzie się ostatni turniej cyklu, kolejny kontrakt z firmą, która zaopatruje zawodników w sprzęt tenisowy, może stać się faktem. Trzymamy kciuki. To wszystkie informacje w dzisiejszym Tyle Dniu. Dziękuję za uwagę. Dobranoc.